Przechodzimy do punktu pierwszego. Ocalić od zapomnienia prelegent pan Marek Masalski, pasjonat historii. Proszę bardzo, oddajemy głos zaproszonemu gościowi. Tylko w następnym proszę kilka słów powiedzieć o sobie. Dobrze, dobrze. Dzień dobry. Nazywam się Marek Masalski, jestem rodowitym Wołynianinem. Do tego jestem pasjonatem miłośnikiem historii, jestem modelarzem i wielkim fanem w cudzysłowie tego, co dzieje się, działo się, jeżeli chodzi o Lublin. Razem z grupą przyjaciół i ze znajomymi, również fanami historii, miłośnikami militariów, podjęliśmy taką inicjatywę, taką dosyć oryginalną, bo potraktowaliśmy to jako projekt edukacyjno-historyczno-społeczny. Powiem, od czego to się zaczęło i w czym to się je, bo część z Państwa już wie, natomiast ja chciałbym przybliżyć w ogóle ten cały, jak gdyby ten początek i tą otoczkę. Chodzi dokładnie o ten samolot, który widzicie Państwo tutaj na tym slajdzie. Jest to archiwalne zdjęcie wykonane przed wojną, już w dywizjonie lotniczym w Pucku, naszego słynnego Lublinka R8 Bis. Ten samolot został wyprodukowany w zakładach Pawła Jaśniewicza. Jeden z czterech, jak został w ogóle wyprodukowany i jeden z nielicznych, jak na dzień dzisiejszy, można odzyskać i cokolwiek jeszcze z nim zrobić. To zdjęcie jest akurat przed samym, jak gdyby, początkiem wybuchu II wojny światowej. Chciałbym powiedzieć, że ten samolot to była całkowicie nowatorska konstrukcja, całkowicie polska, wykonana dzięki inżynierowi Rudnickiemu i dzięki wsparciu polskich inżynierów. To była bardzo nowatorska na tamte lata konstrukcja i wszyscy twierdzimy, że jeżeli chodzi o potencjał lotniczy i to, co wykonywaliśmy przed wojną, można śmiało powiedzieć, że Lublin był zagłębiem lotnictwa i myśli lotniczej, która została w jakiś sposób już utracona. Przejęły to inne, jak gdyby, ośrodki lotnicze. Dzięki temu, że wróciła woda na rzeczy historyczne, żeby odtwarzać, wyszukiwać rzeczy stare, które miały miejsce, w ubiegłym roku udało się w wodach Zatoki Puckiej odnaleźć element, oryginalny element tego wcześniej pokazanego samolotu. To jest śmigło. Dzięki fanatyzmowi pilota naszego lotu ten element został wyciągnięty prawie przed samą zimą. On był następnie przez wiele miesięcy rekonstruowany i poddawany procesowi odsalania. Jak wiemy, że jest to proces wieloetapowy, wielofazowy, a tak samo etap wielokosztowy. Przy tym całym wydobyciu tego elementu brała udział Telewizja Polska, Telewizja Historia i bardzo życzliwy nam tutaj Adam Sikorski. Oprócz tego, że zostało wydobyte to śmigło, okazało się, że w rejonie na przestrzeni 150 metrów kwadratowych znajdują się pozostałe elementy tego samolotu, że mamy tam elementy kadłuba, mamy elementy drewniane, mamy elementy metalowe, mamy pływaki, mamy skrzydła. Przy zaangażowaniu sprzętu specjalistycznego marynarki wojennej i pasjonatów, którzy mają skomplikowaną aparaturę do skanowania dna, okazuje się, że są to rzeczy, które można wydobyć, można przeprowadzić rekonstrukcję i spróbować wrócić do stanu pierwotnego. Ta drobeczka, która jest tutaj pokazana na mapie, to jest miejsce, w którym ten wrak został odnaleziony. Znajduje się on przy tej Mierzei Wiślanej, bo w trakcie ewakuacji tego dywizjonu lotniczego w Pucku Niemcy ten samolot strącili, zniszczyli, wpadł pod wodę i może dzięki temu, że trafił na niewielką głębokość, jest możliwe dotarcie do niego i zrobienie specjalistycznych prac archeologicznych. To jest właśnie już z tego roku, z początku sierpnia, pokazane zdjęcie, jak wydobywane są kolejne podzespoły z tego samolotu. To jest oczywiście Adam Sikorski. To są pozostałe, to są wszystkie elementy silnika. Proszę zobaczyć, że to wszystko jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Oczywiście smoła, muł i tym podobne rzeczy, no to jest na ten kilkudziesięcioletni,
Natomiast precyzja i mechanika, no to naprawdę dużo szacunek dla konstruktorów na tego okresu. To oczywiście wszystko jest nagrywane i będzie z tego program dokumentalny w telewizji polskiej historii. Idąc za ciosem, razem tutaj już wcześniej wspomnianą grupą, podjęliśmy działanie, można powiedzieć takie, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale też w mediach społecznościowych, też nie tylko. I otworzyliśmy stronę na Facebooku, stronę fanpage'ową poświęconą naszemu samolotowi, ale także i zakładom Rafiego Raśkiewicza, a także historii lotnictwa. Na portalu odrzutka.pl zorganizowaliśmy specjalną, jak gdyby taką oddzielną pod naszym kątem działkę, gdzie ludzie, społeczeństwo chciałyby w jakikolwiek sposób nas tutaj wspierać i przysłowiową złotówkę na nasze cele przeznaczyć. Ponadto pod działania związane z tą całą akcją przygotowaliśmy pewien zakres działań, które będą miały miejsce w najbliższym czasie tutaj u nas w Lublinie. Bo będziemy prowadzili tak samo sprzedaż cegiełek, będą również okazjonalnie zbiórki. I w najbliższym czasie będziemy obecni na międzynarodowych targach młodej urody. Następnie bierzemy udział w targach historycznych Było, nie minęło. Następnie chcemy zorganizować dużą imprezę charytatywną na lubelskim Globusie, gdzie oczywiście środki przeznaczymy na prace ekologiczne, opłacanie nurków, wydobycie tego, co się jeszcze w tym roku uda wydobyć przed zimą. No i później oczywiście na ten długofalowy, długotrwały proces konserwacji tych wszystkich elementów. Chcielibyśmy, aby na przyszły rok, na jubileusz 700-lecie miasta Lublina, na ten główny, centralny punkt, móc przywieźć, pokazać to, co z tego samolotu Lublina R8 uda się wydobyć. Wiemy, że nie będzie możliwe zrekonstruowanie jego, ani odtworzenie tych wszystkich elementów. Natomiast to, co Państwo widzicie teraz, to jest samolot Lublin R13, który został zrekonstruowany w skali 1 do 1 na podstawie części elementów, jakie również zostały znalezione w Zatoce Puckiej w ubiegłym roku. To jest naprawdę fenomen i no, trzeba bić czoło tym, którzy podjęli się tego działania, albowiem to zostało wykonane bez planów, bez map, wszystko na podstawie rzutowania, na podstawie przedwojennych zdjęć, wspomnień i opisów ludzi, którzy w tym wszystkim brali udział. To lądowanie miało akurat miejsce ostatniego lipca bieżącego roku. Miałem okazję tam być i proszę mi wierzyć, to fantastyczne lądowanie po 77 latach polskiego samolotu. My myślimy, że warto kontynuować tę tradycję. Jesteśmy zdania, że warto pokazywać i lubić się tym, co w Lublinie było produkowane i jakie mieliśmy dobra tutaj na Lubelszczyźnie. Co więcej, w akcję, to, która jest bardzo dobrze odbierana w społeczeństwie, jest zaangażowana wiele podmiotów, m.in. Ładarka Wojenna, Polska Zbrojna, TVP Historia, Portal Lotniczy Aviation 24, Grupa Hotel Jakuza, Pensjonat Kołosiewierski, Muzeum Historyczne Dywizjonu Lotniczego, Panorama Lubelska, Lublin 112, Targi Lublin, Komenda Wojewódzka Policji i MOSY. Są jeszcze oczywiście mniejsze firmy, które w ten sposób tutaj wymienić, ale to się powoli rozrasta i powoli jak gdyby nabiera rozpędu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dobrze, teraz pytanie. Proszę bardzo. Tak, dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo Panu za wystąpienie. Muszę powiedzieć, że czytałem jak najbardziej o tej inicjatywie, ale taka niepewność we mnie pozostaje. Jeśli Państwo wyciągniecie rzeczywiście ten samolot, prawda, jeśli to się wszystko uda, jeśli się uda zrekonstruować, gdzie on trafi? Czy będzie w Lublinie, czy będzie w Świdniku? Powiem tak, z racji tego, że to, co zostało odnalezione na chwilę obecną w Zatoce Puckiej, jest własnością Dywizjonu Lotniczego w Pucku, więc tej własności nie zabierzemy, nie będzie takiej możliwości. Będziemy mogli ten samolot od nich wypożyczać i tutaj nie ma problemu. I do Lublina go oczywiście po spełnieniu warunków transportowych
Natomiast wychodzimy z założenia, że jest duża szansa, prawdopodobieństwo na zbudowanie repliki tego samolotu i replikę tego samolotu jak najbardziej będziemy mogli sobie tutaj w Lublinie przetrzymywać i mieć do dyspozycji tutaj na własność. Ja może uzupełnię to pytanie. Idea jest taka, żeby poprzez ten samolot promować Lublin. I najlepiej Lublin byśmy ten samolot promowali, ponieważ jest już Muzeum Lotnictwa tutaj, to jest muzeum... W Dębinie, ale też jest muzeum morskie na Zatoce Gdańskiej, także tam też są pewne możliwości. To znaczy kwestia, gdzie samolot będzie, jest jak gdyby trudniejszym etapem. My w tej chwili się skupiamy na tym, żeby wydobyć, zakonserwować. To jest proces bardzo długotrwały, podejrzewam, że on potrwa około 5 lat, bo tutaj potrzebna jest suma, koszty tego przedsięwzięcia, to są mniej więcej między 500 a 1 000 000 złotych. Są bardzo drogie prace morskie, to są bardzo duże koszty. Proszę bardzo. Następne pytanie, czy są? Proszę bardzo. Ja chciałam podziękować Panu za bardzo interesującą prelekcję i zapytać się, w jaki sposób my możemy dać pomocy, prawda, my jako Rada Miasta? Ja może odpowiem w ten sposób. Generalnie ta akcja już ruszyła, ona już jest społecznie bardzo mocno nagłośniona, prawda? Wyszliśmy z założenia, że skoro bardzo mocno zaangażowała się w tą akcję grupa samorządowa z Pomorza, Puck, Chełm i te wszystkie rejony Gdynia, prawda? Warto byłoby, żeby szerzej władze samorządowe nas tutaj na Lubelszczyźnie o tym poinformować, pokazać, jak to naprawdę wygląda, żeby każdy miał tego świadomość i ja myślę, że faktycznie przez to działanie zrobić szerszą akcję promocyjną i naprawdę nasze miasto rozpromować, żebyśmy się też mogli cieszyć z tego, bo tak naprawdę lotnictwo zaczęło się od nas tutaj od Lubelszczyzny. No mamy się czym pochwalić i myślę, że to jest takim priorytetem, prawda, które powinno łączyć, prawda, nas tutaj wszystkich i tych miłośników, fascynatów i młodzież szkolną i miasto, więc w tym zakresie. Ja tu może jeszcze dodam, że jest taka sytuacja, że cały ruch solidarnościowy powstał w Lublinie, a wszyscy myślą, że to powstało w zasadzie wypromowane, że to z Gdańska wyszło. Tak samo całe lotnictwo, pierwszy samolot w Polsce wyprodukowany został w Lublinie, pierwszy samolot polskiej produkcji latał nad Lublinem. I tutaj chodzi nam o to, żeby też pokazać społeczeństwom w całej Polsce, że właśnie my jesteśmy tą kolebką, jeżeli chodzi o lotnictwo. Tutaj kwestia naszej tutaj fabryki Takiego Leszkiewicza. Poza tym my tutaj w tych całych akcji chcemy nawiązać do zbiórki publicznej w okresie międzywojennym, kiedy to mieszkańcy Polski w dobrowolnych składkach fundowali uzbrojenie dla wojska. I powiem tak, na dzień dzisiejszy mam już bardzo wiele telefonów od przedsiębiorców, którzy chcą mi jak gdyby ten cel wpłacić środki finansowe, natomiast my na razie chcemy głównie bazować na takiej zbiórce społecznej. I tam można wejść na ten portal Samolot Lublin, tam jest ta zbiórka, między innymi chciałem Panią Radą pochwalić, bo też jest w tej liście osób, która wspomogła tą zbiórkę. Także w tej chwili nasze plany najbliższy czas to jest, w tej chwili mój kolega spotkał się z pasjonatami lotnictwa, pisze piosenkę, drugi kolega pisze muzykę do tego, także będziemy kręcić spot wyborczy, nie wyborczy, tylko będziemy kręcić spot promujący, promujący całą akcję, także jeżeli Państwo chcieliby być uczestnikami tego spotu, zaprosimy, to będziemy go kręcić tutaj koło bramy krakowskiej, także to chcemy właśnie w ten sposób pokazać związki. Znaczy nie powiem tak, to promocja tego wydarzenia tym się nie różni od promocji kampanii, także jak gdyby tam gra słów jest tutaj. Natomiast tu jest taka bardzo ważna i fajna rzecz, że ja nie mam dnia, żeby do mnie nie było 10-15 telefonów z całej Polski, ludzie dzwonią i pytają się, jak mogą pomóc tej całej akcji. No jest coś takiego, że każdy chciał być tam jakby mamy tym pilotem, a jak już był większy, to przynajmniej chcemy lecieć samolotem. Zwłaszcza, że Lublin poprzez to, że ma tutaj lotnisko, które też cały czas jest coraz więcej osób. I tutaj taką osobą, która gdyby kluczową przy tych wszystkich przedsięwzięciach, to jest Adam Sikorski. Dlatego, że ten klip chcemy, jak gdyby Adam będzie twarzą tego przedsięwzięcia i uwiarygodni, bo też ludzie się boją, że ktoś płaca pieniądze w internecie, a nie wiadomo, czy to nie jest lipa, prawda? Także to są różne takie
takie przedsięwzięcia, dlatego my na razie tą akcję ruszamy, ale to się bardzo ładnie się rozwija. Coraz więcej osób jest tym zainteresowanych i w zasadzie można powiedzieć, że naczelną rzeczą tej akcji to jest też jak gdyby taka podświatowa promocja Lublina, skoro samolot się nazywa Lublin 8 bis. Nawet powiem jeszcze, przepraszam, nawet mamy fascynatów z Włoch, którzy się też odzywają i dopytują na swoje szczegóły proza, dlatego jesteśmy zaskoczeni, że nawet tamta informacja dotarła. To znaczy, to jest cała siła internetu, bo tak jak mówię, do mnie dużo osób pisze, że szczególnie Polonii, z Australii, z Nowej Zelandii, jak gdyby są zainteresowani. Natomiast, że tak powiem, akcja jest robiona wielowątkowo. Między innymi tutaj kolega w tej chwili pisze list, może to pochwali się kolega, do kogo pisze list. No chcemy zaangażować, jeżeli się uda, Leonardo DiCaprio, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy do niego kontakt. Jest nowy kontakt, jest już... To jest tylko kwestia, jak oni do tego podejdą, czy złapią bakcyla i nas tutaj w tym samym przeciągu. To by było fajne, prawda? To by było bardzo sympatyczne w tym momencie. To najważniejsze w tym wszystkim, że my nie mamy presji czasu, prawda? To jest po prostu sytuacja wielowątkowa, ale według mojej oceny coraz więcej osób się zgłasza do pomocy i to jest jak gdyby taka pewna dźwignia, która świadczy o tym. I co jest najważniejsze, te prace morskie są już robione, także mamy już część tych wydobytych rzeczy. Natomiast problem polega na tym, że ten samolot leży na głębokości 1 metr. I wydawałoby się, że to jest fajnie, a właśnie to nie jest fajnie, bo nie można niczym tam dopłynąć. Trzeba budować specjalny trakt, żeby tak wydobyć, żeby nie uszkodzić części. Gdyby to było... I jest kolejna sprawa, że może już ponad 70 lat pracowało nad tym, żeby to porozrzucać. Może, ale... Czy są jeszcze pytania do kolegi? Trzymamy kciuki. W takim razie, jak to tradycyjnie... Oklaskamy, które dziękujemy.